Dzień dobry. Bohaterem dzisiejszego odcinka, można powiedzieć, że już takiej serii o żywopłotach, będzie Berberis Thunberga. Tutaj widzicie, można powiedzieć, idealnie uformowany gęsty żywopłot właśnie z tej rośliny. Ona ma bardzo dużo odmian, a takich bordowych jest dosłownie kilka. Berberis Thunberga. Zapraszam Was na spacer w poszukiwaniu właśnie tego krzewu i pokażę Wam go w różnych odsłonach. No to chodźmy, zapraszam. A spacer rozpoczniemy może sobie od mojej działki, ponieważ ja na mojej działce również posiadam właśnie tego Berberisa Thunberga. Tak on wygląda. Jest on tak oczywiście troszkę dziko uformowany, a właściwie nieuformowany, bo ja go jeszcze nie formowałem. I zobaczcie, on wygląda w taki sposób. Pięknie się wybarwia. Te końcówki młode są bardzo ładnie wybarwione i on posiada takie kolce, co powoduje, że jeśli uformujemy sobie żywopłot z tego berberysu, powstanie nam taki pancerny, nie do przejścia właściwie żywopłot, a jest on bardzo prosty do rozmnożenia. Wystarczy uciąć gałązkę, włożyć do ziemi i zawsze coś powinno nam się przyjąć. Dobrze, no to jest okaz z mojej działki, a ja pokażę Wam inne, które znalazłem na spacerze. Ale wróćmy może jeszcze do tego początku filmu, ponieważ ten żywopłot naprawdę robi wrażenie. Zobaczcie, tutaj w połączeniu z idealnie przystrzyżoną trawką prezentuje się naprawdę bardzo ładnie. Wręcz idealnie jest przycięty i można powiedzieć, że bardzo łatwo się go formuje, ponieważ te młode przyrosty, które formują się na końcówkach, są delikatne, takie mięciutkie i bardzo łatwo je takimi nożycami ogrodowymi, elektrycznymi, bardzo łatwo je formować. Zobaczcie, jak on jest gęsty. Nie mam pojęcia, jaka to jest odmiana. Tych odmian berberysu Thunberga o takim zabarwieniu bordowym jest kilka. No i są różne. Nie wszystkie można formować właśnie na taki, powiedzmy, niski żywopłot, ponieważ niektóre mają pokrój taki krzaczasty, ale takie miniaturowe odmiany, które niestety troszkę wolniej rosną, właśnie idealnie nadają się na taki żywopłot. I zobaczcie, naprawdę kilkumetrowa taka bordowa, czy też taka brązowo-czerwona ściana pięknie się prezentuje. Dobrze, zobaczmy może inne. Tutaj berberys, który prawdopodobnie nie jest cięty, ale również widzicie, że stanowi taką zaporę nie do przejścia. Tutaj widać, że ten berberys jest taki trochę bardziej rozłożysty. No i charakterystyczną tutaj cechą jest to, że on wewnątrz, czyli te starsze gałązki są zielone, a dopiero te młode przyrosty, tak jak tutaj widzicie, wybarwiają się na taki kolor bordowy czy też brązowo-czerwony. No i również atrakcyjnie to wygląda. Może nie jak ten pierwszy żywopłot, który Wam pokazywałem, który był idealnie uformowany, ale jeśli ktoś ma ochotę mieć taki troszkę dzikszy żywopłot w swoim ogrodzie, który również jest właściwie nie do przeskoczenia, nie do przejścia, zasłania nas przed widokiem osób innych, postronnych, no to również można go sobie w taki sposób prowadzić. Zobaczcie, tutaj perełka. Żywopłot Berberis Thunberga rosnący na takim łuku i spójrzcie, jak on pięknie jest wybarwiony. Tutaj rośnie sobie przy takiej barierce i idzie sobie po takim łuku. Naprawdę, naprawdę śliczny. Ten kolor jest bardzo intensywny. Aż cieszy oko, można powiedzieć. No i taki żywopłot również jest bardzo, bardzo atrakcyjny. Ślicznie to wygląda, ponieważ nadaje takiej nasyconej barwy właśnie otoczeniu.
No i tutaj ten sam żywopłot, tylko że z drugiej strony jakby tego tutaj zielonego obszaru, też bardzo ładnie prezentuje się na łuku. Widać, że był przycinany jakiś czas temu, no i teraz już odrasta, co naprawdę powoduje taki piękny efekt, ponieważ te końcówki, które rosną świeże, młode pędy, są idealnie wręcz wybarwione, tak jak tutaj widzicie. Ślicznie to wygląda. Naprawdę efekt jest piorunujący, taki bordowy, intensywny kolor. No i tak jak widzicie, nikt się tam nie przeciśnie. Zwierzyna na pewno, człowiek tym bardziej, także idealna osłona, można powiedzieć, taki płot, taki prawdziwy, żywy płot, przez który nikt się nie jest w stanie przedostać. I tutaj kolejny podgląd na krzew berberysu. Tutaj sobie rośnie, można powiedzieć, w takim skupisku berberysów. To nie jest może formowany żywopłot, ale również wygląda fajnie. I tutaj ma taki już dosyć duży pokrój rozłożysty, ponad dwumetrowy. No, także możecie sobie tutaj też wyobrazić, jak to będzie wyglądało w waszych ogrodach. No i kolejny żywopłot, który znalazłem na spacerze. Tutaj widzicie, że również jest tak na takim łuku uniesionym do góry, z dwóch stron uformowany. Ten ma taki troszkę mniej intensywny kolor, także podejrzewam, że to jest jeszcze jakaś inna odmiana. Ale widzicie, że również fajnie się sprawdza jako tutaj taka zasłona. Ochroni na pewno od wiatru, od pyłu. No i przedostanie się przez ten żywopłot jest praktycznie niemożliwe, ponieważ kolce, które ma właśnie taka gałązka, powodują natychmiastowe okaleczenie. No, na pewno będzie trudne cięcie, to znaczy cięcie może nie będzie trudne, ale potem zbieranie tych wszystkich ściętych pozostałości będzie stwarzało problemy, ponieważ prawdopodobnie no, pokują nas te gałązki właśnie, także trzeba będzie użyć dużych, takich mocnych rękawic, żeby, popatrzcie jakie to ma kolce, żeby to nas nie pokuło. Au! Delikatnie tutaj można chwycić, a on już kuje właśnie. No dobrze, no to tyle o berberysie. Dziękuję Wam ślicznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!